Dzień dobry Państwu, Jakub Wiech Energetyka 24. Zabieram Was w podróż po świecie wodoru. Wodór nie bez podstawy nazywany jest paliwem przyszłości. To jest pierwiastek. Które może okazać się rozwiązaniem wielu problemów klimatycznych, energetycznych, jakie stoją przed naszą cywilizacją. Wiemy dzięki ustaleniom naukowców z całego świata, że ludzka gospodarka, emitując gazy cieplarniane, przyczynia się do powstawania zmiany klimatu idącej w kierunku globalnego ocieplenia. Mówiąc skrótowo, człowiek podczas swojej działalności gospodarczej emituje do atmosfery np. dwutlenek węgla, ale też i metan, które tworzą taką kołderkę dookoła naszej planety. Ta kołderka zatrzymuje w środku atmosfery promieniowanie, które podgrzewa naszą atmosferę i dzięki temu wzrasta średnia globalna temperatura Ziemi. Zjawisko to może być bardzo niebezpieczne dla naszej cywilizacji. Nie jest to bowiem tylko skok średnich globalnych temperatur, ale także na przykład zwiększenie natężenia gwałtownych zjawisk pogodowych, zacieranie się pór roku, podnoszenie się poziomu mórz. Innymi słowy mówiąc, mamy tutaj całą paletę bardzo niebezpiecznych zjawisk, które mogą uderzyć w fundamenty ludzkiej cywilizacji. Żeby poradzić sobie z globalnym ociepleniem, ludzie muszą zmienić swój model gospodarczy, muszą iść w kierunku nisko i zero emisyjności. Są branże, w których zrobić to można stosunkowo prosto, na przykład w energetyce, która ma technologiczne substytuty dla elektrowni gazowych czy węglowych, które produkują istotne ilości gazów cieplarnianych. Takim substytutem może być chociażby energetyka jądrowa albo energetyka odnawialna, które już teraz pokazują, że można produkować bardzo duże ilości czystej, bo bezemisyjnej energii. Widzimy to po przykładzie chociażby takich krajów jak Francja. Są jednak branże, które mają ogromny problem ze znalezieniem technologicznego substytutu dla produkcji, którą obecnie wykonują. Taką branżą jest na przykład przemysł metalurgiczny które wymaga węgla koksującego do produkcji chociażby stali. I tu na scenę wchodzi wodór. Wodór, który może być tym źródłem energii, jakie pozwoli zdekarbonizować takie trudne segmenty jak chociażby przemysł metalurgiczny. Wodór może być też wykorzystywany w transporcie. Już teraz po ulicach Polski jeżdżą pierwsze samochody wodorowe. Z czasem do grona pojazdów zasilanych tym paliwem mogą dołączyć nawet samoloty. Wykorzystanie wodoru w transporcie może być szczególnie ważne w ramach walki z emisjami z tego sektora, gdyż nawet w rozwiniętych państwach, takich jak Niemcy, transport sprawiał szczególnie dużo problemów, jeżeli chodzi o redukcję zarówno emisji gazów cieplarnianych, jak i zanieczyszczeń. Obecnie około 95% światowej produkcji wodoru odbywa się w, przy wykorzystaniu paliw kopalnych. Jest to emisyjny proces tzw. reformingu, np. gazu ziemnego, dzięki któremu powstaje wodór potrzebny do produkcji w niektórych branżach przemysłu. Nie jest to jednak ten wodór, o który nam chodzi. Światowa gospodarka potrzebuje bezemisyjnego wodoru i ten też jest produkowany, chociaż w znacznie mniejszej skali. Obecnie trwają prace nad produkcją tzw. kolorowego wodoru, czyli wodoru, który powstawałby w procesie elektrolizy przy wykorzystaniu energii elektrycznej z różnych źródeł. Elektroliza to reakcja, w której poddaje się wodę, z z której następnie pod wpływem działania energii elektrycznej produkuje się właśnie wodór. I teraz mamy całą szeroką paletę różnych kolorów wodoru, zależnie od tego, z jakiej technologii dokładnie. Będzie on produkowany. Mamy na przykład wodór zielony, czyli produkowany przy elektrolizie wykorzystującej energię ze źródeł odnawialnych. Mamy na przykład też wodór fioletowy, również produkowany w ramach elektrolizy, natomiast już przy wykorzystaniu energii ze źródeł jądrowych. Ten kolorowy, a więc bezemisyjny wodór, może być następnie wykorzystywany w przemyśle jako substytut dla obecnie stosowanych paliw kopalnych. Bardzo duże nadzieje wiąże się z możliwością powiązania potężnych parków źródeł odnawialnych, czyli np. energetyki wiatrowej na morzu, z elektrolizerami, czyli urządzeniami, które wytwarzają wodór właśnie w procesie elektrolizy. Zarówno Unia Europejska, jak i poszczególne państwa członkowskie mają bardzo ambitne plany w tym zakresie. Ambitne plany w zakresie rozwoju przemysłu wodorowego ma również Polska. Polska, kraj, który teraz jest już jednym z większych producentów wodorów w Unii Europejskiej. E, oczywiście to jest ten wodór emisyjny nie ten, o który nam chodzi. Niemniej można już pewne doświadczenia czy wiedzę na temat zarządzania produkcją tego surowca wykorzystać przy rozwoju przyszłego przemysłu wodorowego. Wodór wkomponowany w pracę źródeł odnawialnych miałby też szansę stać się takim magazynem energii. Jak wiemy, źródła odnawialne, te klasyczne, czyli energetyka wiatrowa oraz energetyka słoneczna, one pracują w sposób przewidywalny, ale niekontrolowalny. Nie możemy zmusić wiatru do tego, by wiał wtedy akurat, kiedy nam potrzeba, albo do słońca by świeciło chociażby w nocy, więc tutaj... Wstawienie w ten system elektrolizerów jest pewnym sposobem na zagospodarowanie nadwyżek produkcji z tych źródeł, które pojawiają się czasami i stanowią pewne obciążenie dla systemów elektroenergetycznych. Mówiąc krótko, nadwyżki energii produkowane przez źródła odnawialne szłyby na generację wodoru w procesie elektrolizy, która następnie dostarczałaby ten nośnik energii, czyli właśnie wodór do innych branż przemysłu. Wiele państw świata wiąże ogromne nadzieje z wodorem, widać to chociażby po Unii Europejskiej. Unia jako taka już sama opublikowała strategię wodorową. Natomiast coraz więcej państw członkowskich na przykład Niemcy, ale też Polska, pracują nad własnymi dokumentami w tym zakresie, które mają dać im szansę na skorzystanie z tej wodorowej rewolucji, która, jak się wydaje, czyha już za rogiem. Jednakże, wyprodukowanie wodoru to nie wszystko. Ten surowiec trzeba też odpowiednio wykorzystać, ale najpierw trzeba go przesłać czy magazynować, a to może być dosyć trudne. Porozmawialiśmy o tym procesie z ekspertami przedstawicielami polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa, czyli spółki, która w tym momencie zajmuje się między innymi wydobywaniem oraz magazynowaniem gazu ziemnego. Zastanówmy się najpierw, jak można magazynować ten już wyprodukowany w procesie elektrolizy wodór. No, na pewno tych technologii jest sporo, ale jeżeli powiemy o magazynowaniu wielkoskalowym, to na pierwszy plan wysuwa się magazynowanie wodoru w kawernach solnych. Jest to rozwiązanie technologiczne znane od co najmniej lat 70. ubiegłego, ubiegłego wieku. Takie kawerny solne były budowane w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii. Tam jest do dzisiaj magazynowany wodór. Wodór pochodzący z procesów petrochemicznych. I my w Polsce również mamy bardzo dobre warunki geologiczne, aby takie wysady solne wykorzystywać na potrzeby magazynowania wodoru. We wspomnianych Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii ten wodór jest magazynowany nawet 350-400 metrów pod ziemią. U nas może być to nieco płycej. My w grupie kapitałowej PGNiK planujemy budowę magazynów solnych, w których mógłby być magazynowany wodór. Pierwszy taki projekt prowadzimy w Mogilnie na Kujawach. Mamy już studium wykonalności, chcemy, żeby to była taka kawerna badawcza, która będzie magazynować wodór o wartości około 4000 MWh, także nieduża kawerna, ale pilotażowa. Zaś do roku 2027 chcielibyśmy już zbudować kawerny komercyjne na Pomorzu. W okolicach Kosakowa, gdzie są kawerny na potrzeby magazynowania gazu. Uważamy, że magazynowanie wodoru na Pomorzu może być atrakcyjnym rozwiązaniem dla producentów energii z farm wiatrowych na Bałtyku i w takich kawernach mógłby być wtedy magazynowany zielony wodór. Przedsiębiorcy oraz eksperci na całym świecie zastanawiają się też, czy można wykorzystać już istniejącą sieć gazociągową do przesyłu oraz dystrybucji wodoru do odbiorców końcowych. Czy to możliwe? Zapytajmy eksperta. Trzeba pamiętać o tym, że ilość energii zgromadzona w kilogramie wodoru jest dużo większa niż metanu. Określa, określa to ciepło spalania, które w tym wypadku jest trzy razy większe, w, jeżeli chodzi o wodór, niż metan. Ale e, jeżeli e, popatrzymy na wodór w e, fazie gazowej, czyli jako gaz, z czym będziemy mieli przede wszystkim do czynienia, to w tym wypadku w warunkach normalnych, aby przekazać taką samą ilość energii, wystarczy 1,5 m sześciennego normalnego metra sześciennego metanu, a aż 11 m3 wodoru. E, żeby było jeszcze trudniej i wyzwanie było większe, to płomień wodorowy, z czym nie ma do czynienia np. sieć dystrybucyjna, ale wszystkie odbiorniki, jest dużo szybszy niż szybkość spalania się metanu. W tym wypadku jest to prawie 9 razy szybszy płomień. W związku z tym wszystkie odbiorniki i wszystkie urządzenia używające wodór muszą być do niego dostosowane. Jest to niewątpliwie duże wyzwanie. Jeżeli chodzi generalnie o zachowanie wodoru, to jest to bardzo reaktywny czynnik i pierwiastek, w związku z tym wszelkie rzeczy związane z korozją wodorową, dyfuzją tego, tego pierwiastka i tego gazu ze, ze wszystkimi materiałami, z którymi może mieć kontakt, no to jest coś, co, o czym należy pamiętać za każdym razem, w, posługując się wodorem, i jest to w związku z tym bardzo duża różnica w stosunku do gazu ziemnego lub też metanu, którym teraz posługujemy się. Bo, też, tak jak wspomniałem, nie wszystkie właściwości wodoru mają wpływ bezpośredni na sieć dystrybucyjną. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że sieć dystrybucyjna to bardzo skomplikowana i duża infrastruktura. W Polsce sieć gazowa to prawie 200 tysięcy kilometrów różnego rodzaju gazociągów. W związku z tym trzeba pamiętać, że zrobione były w różnych latach z różnych materiałów. I określając właśnie całość jako sieć dystrybucyjną, mam, musimy pamiętać, że mamy do czynienia co najmniej z kilkunastoma różnymi elementami takiej infrastruktury. I oczywiście, tak jak zwykle w takich przypadkach, ważne jest najsłabsze ogniwo. W związku z tym e, możliwość posługiwania się wodorem w sieciach dystrybucyjnych jest uzależniona od wytrzymałości właśnie tych najsłabszych ogniw, jeżeli chodzi o, również o tą infrastrukturę. E, trzeba pamiętać o tym, że na końcu sieci dystrybucyjnej mamy ponad 3 miliony punktów odbioru. W związku z tym też klientów, którzy muszą e, taką substancję, w tym, w tym wypadku e, zmieszany gaz e, ziemny z wodorem, odebrać i umieć się nim posłużyć, co też jest wyzwaniem. W związku z tym e, można powiedzieć tak. E, Między 1 a 3% domieszki wodoru do gazu ziemnego, tak jak jest dzisiaj, wydaje się bezpieczne i raczej nie ma zdań odrębnych co do tego, że, że można by się było taką mieszanką posłużyć. Jeżeli mówimy o przejściu między 3-5% a 10, tutaj już pojawia się wyzwanie i w związku z tym nie, nie, jest, nie ma jednolitej opinii co do tego, czy jest to tak proste i czy można rzeczywiście tylko zatłoczyć wodór do sieci gazowej i to wystarczy. Powyżej 10% nikt nie podejmuje się tego zrobić w sposób komercyjny, raczej prace badawcze w, w tym wypadku trwają i sprawdzenie tego, jak, jak zadziała infrastruktura. I to jest właśnie między innymi coś, co PGNG realizuje w ramach swojego projektu Ingrid Power to Gas, to znaczy na badawczej sieci dystrybucyjnej, która w pewien sposób symuluje prawdziwą infrastrukturę. Będzie sprawdza, w jaki sposób zachowa się ta sieć dystrybucyjna w całości, we wszystkich elementach, które w tej sieci spotykamy, właśnie ze, ze zmieniającymi się domieszkami wodoru. W tym projekcie Zakładając, że te domieszki do poziomu 10% powinny bez, być bezpieczne, oczywiście w ramach programu badawczego staramy się e, m, przekroczyć tą granicę i w, m, w agendzie badawczej e, chcemy zastosować mieszankę nawet do 23% wodoru, oczywiście w, w paliwie gazowym. Przemysł wodorowy to ogromna szansa dla gospodarek, które chcą wejść przebojem w nową rewolucję przemysłową pierwszą rewolucję w historii świata, która nie będzie oparta na paliwach kopalnych. Czy z tego skorzystamy? Przekonamy się w przyszłości. Warto pamiętać, że mamy odpowiednie warunki, by być jednym z liderów tej nadchodzącej właśnie rewolucji.